wieczorową porą już 39 raz, przynajmniej tak mi podpowiada nasza grafika, za którą dziękuję serdecznie. Oli, bardzo stylowe. Dzisiaj w stylu modern mamy. Także każdego dnia inna grafika. To też praca, której może na pierwszy rzut oka, chociaż niby na pierwszy rzut oka powinno być widać, ale nie zwracamy uwagi, a jednak ktoś nad tym co dzień pracuje. Jeszcze raz dziękuję. Zaczynamy zwykle od tego, że proszę Was o jakieś słowo zachęty, czy to z wczorajszego studium, czy ogólnie z tego czasu, który już drugi miesiąc spędzamy razem nad Biblią, każdego praktycznie wieczoru. Mamy głos Sławomira. Idź pod prąd, odmieniło mi sposób rozumienia Biblii. Dziękuję. Mam nadzieję, że na dobry. Staramy się, pamiętacie, na początku szczególnie takich kilka zasad podałem, mogę je przypomnieć, że staramy się czytać Pismo Święte tak, jakby to był list skierowany od drugiej osoby do nas, bo autorem tego jest Bóg, a my jesteśmy adresatem, także jest to jak najbardziej uzasadnione przyjęcie takiego założenia. Jest to list Boga do ciebie i staramy się tak odczytywać jak list, nie? Czyli w miarę dosłownie, kiedy czegoś nie rozumiemy, czy gdzieś jest jakiś symbol, no to wtedy szukamy drugiego dna, ale jeśli tekst jest jasny, jakaś narracja, historia opowiadana, no to nie szukamy zaraz drugiego dnia szyfru i dna szyfru i nie wiadomo czego, tylko bierzemy tekst takim, jak on nam się wydaje. Tak samo jakbyśmy list od swojego ojca, żony, dziecka czy kogoś takiego otrzymali. Druga taka ważna zasada, że żeby Pismo Święte zastosować, a to jest najważniejsza, można powiedzieć, jakaś, no, najważniejszy skutek czytania Biblii, żeby zastosować to w swoim życiu, zadajemy proste pytania. Kto mówi? Do kogo mówi? Czy do nas, czy do innych ludzi, czy możemy się z nimi utożsamiać, czy nie. I też co nam nakazuje lub co nam zakazuje. Nie? Czyli szukamy nakazów lub zakazów, lub zasad podanych w formie nakazów, zakazów lub stwierdzeń ogólnych. Bo jeśli mamy na przykład, to taki dowcip, to chyba da się go zrobić tylko z... Nie, przepraszam, to może i w Biblii Brytyjskiej, ale... Nie wiem, w którym miejscu jest taka technika czytania Biblii. Niektórzy charyzmatycy ją radzą, że no tak zamykasz oczy, modlisz się i o, i to werset dla mnie, nie? Tak, na pewno albo słyszeliście, albo widzieliście, albo zobaczycie takich ludzi, którzy będą takie rzeczy opowiadać, że to tak trzeba czytać Biblię. No i wyobraźcie sobie sytuację, że tam tego i... I werset z Ewangelii, a Judasz poszedł i powiesił się. Proszę o zastosowanie. Nie? Dlatego, czytając Biblię, pamiętamy, że to jest list do nas, ale staramy się zapytać, o kim to jest dany fragment, jaki tu jest nakaz czy zakaz i czy to stosuje się do mnie. Także jak już będziecie tymi posługiwali się narzędziami, to naprawdę większość tekstów pójdzie wam o tak. Czy jeszcze jakieś słowo zachęty? Janek, szukałem tak długo prawdy, szukałem szczęścia, szukałem spokoju i tak dalej. I to wszystko znalazłem w Jezusie Chrystusie. Dziękuję, idź pod prąd. Potraficie dotrzeć do człowieka i super pastor Paweł objaśnia Biblię. Dziękuję z całego serca. Cieszę się i też bardzo wielką radość sprawia mi każdy taki list. Także dziękuję i Tobie za to świadectwo. Zapraszam też do takiego bliższego włączenia się w służbę naszego Kościoła. Piszcie w takiej sytuacji na adres kontakt@megakościół.pl. Megakościół bez polskich znaków, czyli kontakt@megakościół.pl. Wtedy bardzo chętnie byśmy pomogli Wam w rozumieniu trudniejszych fragmentów, które Was akurat dręczą. Pomoglibyśmy Wam w włączeniu się w służbę chrześcijańską, bo
celem wzrostu chrześcijańskiego jest służenie innym, także w Kościele. Pomoglibyśmy wam, jak się stawać lepszym świadectwem, jeśli chodzi o ewangelizację swojej rodziny, swoich bliskich, czy w pracy, czy w szkole. Także zachęcam każdego, kto przekonał się do tego, co mówimy, do tego, jak przedstawiamy Biblię, do bliższego kontaktu z nami. Jeśli nie ma więcej głosów, pomodlę się i przejdziemy. Dzisiaj mamy dość długi fragment, ale taki troszeczkę związany z historią, to myślę, że łatwiej pójdzie. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty chciałeś nam się objawić, że przez kilka tysięcy lat wysyłałeś swoich proroków, pokazywałeś coraz nowe prawdy o sobie, aż w końcu przemówiłeś do nas przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Jego ofiarę na krzyżu, za Jego zmartwychwstanie i za to, że Jezus Chrystus przekonał nas o tym, że chce nas zbawić, chce zamieszkać na wieki w naszym sercu, że otworzyłeś nasze oczy, wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś do Jego Królestwa, kiedy zawołaliśmy: Jezu, ratuj. Prosimy Cię o tych wszystkich też, którzy jeszcze Ciebie nie znają, ale szukają. Prosimy Cię, daj im ludzi, daj im wydarzenia, daj im zrozumienie Twojego Słowa, żeby jak najszybciej oni również dostąpili zbawienia w Jezusie. Amen. Tak jak mówiliśmy, apostoł Paweł poszedł w kierunku takim bardzo, bardzo osobistym. Sytuacja była taka, że on przyjechał do tej pogańskiej krainy, ryzykując wiele, głosił Ewangelię po miastach Galacji, to gdzieś mniej więcej dzisiejsza południowo-zachodnia Turcja, tam powiedzmy na północ od Syrii. Założył kilka kościołów w miastach Galacji, a potem wyjechał. Potem wyjechał i kontaktuje się z Galacjanami za pomocą listów, ale w międzyczasie przyszli do nich fałszywi nauczyciele, którzy chcą odciągnąć ich od Chrystusa. Mówią im całkowicie przeciwną Ewangelię, niż apostoł Paweł głosił. Apostoł Paweł głosił, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Każdy, kto zawoła do Jezusa Chrystusa, zostaje zbawiony. Ma przebaczone wszystkie grzechy, ma życie wieczne. Przyszli fałszywi nauczyciele i powiedzieli: a hola, 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 wierzyć tak, ale i nam przychodzić, bo inaczej nogi i tak dalej. Tak im zaczęli tłumaczyć, co prawda nie o mszy katolickiej, tylko o prawie żydowskim, i zaczęli opowiadać im, że sama wiara w Jezusa nie wystarczy, trzeba teraz zacząć zachowywać uczynki prawa mojżeszowego. Trzeba się dać obrzezać na początek, to dla mężczyzn, ucięcie części tam i tak dalej, no to już młodzież też nas słucha, chociaż młodzież teraz to więcej wie niż starzy o tych sprawach, to nie ma się niby co szczypać. No trzeba się obrzezać, dlatego będzie tu też takie fajne zdanie: bodajby sobie i całego obcięli ci właśnie fałszywi nauczyciele. No widzicie więc, że Paweł nie przebierał w słowach, kiedy toczył teologiczne polemiki. A potem mają zachowywać całe prawo mojżeszowe i dopiero jak na koniec życia Bóg oceni, że zachowali, no to wejdą może do nieba. Czyśćca jeszcze wtedy sobie nie wymyślili, ale czas później poszedł dalej i też wynalazki teologiczne również. Apostoł Paweł rozpoczął naprawdę mocno, bo najpierw powiedział, że ta Ewangelia, którą oni usłyszeli, to nie jest żadna ludzka filozofia, to nie jest ludzka religia, to nie człowiek go tego nauczył. Pierwszy werset mówi: Paweł, apostoł, czyli wysłannik, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. I potem w 11 wersecie mówi: Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. A ci, którzy wam głoszą inną Ewangelię, mówi, niech będą przeklęci. To mówi na samym początku, werset możecie sobie sprawdzić, 8 i 9 pierwszego rozdziału. Potem
i przedstawia swoje spotkania z apostołami, głównie z apostołem Piotrem, i mówi, że to bardzo krótkie, że praktycznie to dopiero parę lat po nawróceniu spotkał apostoła Piotra, udowadnia tę tezę, że to nie od ludzi dostał Ewangelię, opowiada, jak opieprzył apostoła Piotra, jak ten publicznie zaczął grzeszyć i właśnie przechodzić na stronę tych, którzy twierdzili, że nie wystarczy tylko wiara w Jezusa, ale trzeba jeszcze zachowywać prawo mojżeszowe. W trzecim rozdziale mówi już wprost do nich: o głupi, nierozumni Galacjanie, im tam tłumaczy różnicę między życiem przez wiarę, a życiem przez uczynki. A w czwartym wersecie, w czwartym rozdziale, przepraszam, poszedł naprawdę bardzo, bardzo osobiście. Tu 16 werset, 4:16. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Bardzo takie przenikliwe słowa. I później 19 werset. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. I teraz od 21 dzisiaj do 5:1 będziemy czytać. Teraz przechodzi do historii. Do historii z tych najstarszych dziejów Izraela, do historii Abrahama. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. Zakon to inaczej prawo mojżeszowe. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: raduj się, niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. No, widzicie, że fragment dotyczy historii. Nie? Mamy Abrahama i Sarę. Myślę, że większość z was zna tę historię. Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, dostał polecenie od Boga, nie wahając się, nie oglądając się wstecz, po prostu poszedł za tym, co Bóg mu objawił, zostawił wiarę ojców, zostawił faktycznie ojca i matkę swoją i poszedł do ziemi obiecanej. Poszedł w nieznane. To w piątki studiujemy list do Hebrajczyków. Jakbyście chcieli sobie więcej na temat tego, to można się cofnąć na naszym kanale. Jest tam list do Hebrajczyków i tam właśnie o Abrahamie i jego wyjściu z Ur Chaldejskiego więcej mówiliśmy na podstawie listu do Hebrajczyków. Abraham jest i wzorem, i nazywany jest też ojcem wiary. Ponieważ on dostawał od Boga polecenia bądź obietnicę i co robił? Niezwłocznie wykonywał. Nie? Niezależnie jaki to był, niekiedy wręcz straszne.
bo tutaj nie będzie tej historii, ale na pewno znacie historię Izaaku, kiedy Bóg powiedział, a teraz złóż mi to dziecko w ofierze. To wszystko jest ten sam Abraham. Zobaczcie, ile historii, ile inspiracji, a to wszystko zdarzyło się w życiu tego jednego człowieka, dlatego on jest nazwany ojcem wiary, ojcem czy wzorem zaufania do Boga, bo rzeczywiście kiedy tylko Bóg powiedział, to on czy ze łzami w oczach, czy z radością w podskokach, jak mu to bardziej pasowało, ale zawsze od razu robił to, czego Bóg od niego chciał. I dostał obietnicę o potomku. Dostał obietnicę o potomstwie, bardzo licznym. A co widział? Coraz starszą Sarę. Prawie do setki dochodziła. Nie wyglądała już najlepiej. No jak któraś z was dożyje setki, też zapewne nie będzie wyglądała najlepiej. I tak było też ze starą, po prostu, przepraszam, z Sarą. Nie? On też nie wyglądał dobrze. No i co? Sara myśli, no słuchaj, Bóg ci niby coś tam obiecał, nie? Ale no widzisz, jak jest. Ja już stara, nie mogę. Ty stary, no jeszcze trochę możesz, ale też już nie bardzo. Czas ucieka. To wiesz co, ja mam taką młodszą niewolnicę, Hagar. To ty się z nią prześpi. I adoptujemy to dziecko, będzie niby, że nasze. Taki był w starożytności zwyczaj, jeśli była bezpłodna żona, no to mężczyzna współżył z niewolnicą i dziecko poczęte z tego związku było usynowione, nie? Było, stawało się legalnym, jak gdyby, dziedzicem. No długo tam Abrahama chyba nie musiała namawiać, chociaż do końca nie wiemy. W każdym razie pojawił się Ismael. To jest właśnie ten praojciec wszystkich tych ludów arabskich dzisiaj, nie? Także to kobieta wymyśliła. Dziecko się urodziło, fajnie i tak dalej. No ale wtedy Bóg zdecydował zrealizować swoją obietnicę. Bo jak Bóg obiecał, to Bóg zawsze na pewno to zrobi. Sara z Abrahamem tutaj się pogubili. I myśleli, że trzeba pomóc Bogu w zrealizowaniu obietnicy. No zrobili, co zrobili, opowiedziałem. Teraz pojawił się Izaak, czyli dziecko obietnicy. Dziecko, które Bóg im obiecał. Ale Ismael był starszy. A Hagar była zazdrosna, chciała mieć pozycję Sary, bo była dalej niewolnicą. No to co się stało? No zaczęła się jatka. Ten starszy bił, prześladował tego młodszego. A Hagar naśmiewała się z Sary i tak dalej. No i tu jest też rozwiązanie. Tej sytuacji nie można było dalej tolerować. Dlatego Bóg powiedział Abrahamowi, wypędź niewolnicę i jej dziecko. To jest odrębna historia, choć rzeczywiście z domu Abrahama została wypędzona i matka i dziecko. To jednak Bóg się nimi zaopiekował i wyprowadził też, jak wiemy, z Ismaela wielki naród. Ale pod jednym dachem te dwie matki, tych dwóch synów nie mogli mieszkać, bo był stały konflikt, wojna. Dlatego na podstawie tej historii apostoł Paweł pokazuje, że nie można jednocześnie być pod zakonem i w wolności, którą dał Chrystus. Bo mówi obrazowo, i teraz zobaczcie to, co mówiłem. Kiedy możemy, traktujemy Biblię dosłownie. Ale w pewnym momencie, zobaczcie, sama Biblia mówi, a teraz musicie myśleć, zacząć myśleć przenośnią. Nie? Widzicie ten werset? 24, sprawdźcie. A to jest powiedziane obrazowo. Nie? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one, te dwie kobiety, niewolnica i żona, żona obietnicy, można tak powiedzieć, nie? Dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, to tam właśnie Mojżesz otrzymał te tablice z 10 przykazaniami, które rodzi w niewolę. I na imię jej Hagar, to właśnie jest ta niewolnica. Jakbyście zobaczyli sobie w 3 rozdziale, tam jest mowa o roli zakonu.
Już mówiliśmy o tym, nie będę powtarzał. Po prostu zakon daje nam z jednej strony pewne bariery, żeby nas trzymać w zamknięciu, i to nie wiecznie, tylko do czasu przewodnika, ale z drugiej strony zakon daje nam świadomość grzechu. Już teraz, kiedy robimy coś złego, nie możemy powiedzieć: nie wiedziałem. Teraz wiemy, że zgrzeszyliśmy. To dał zakon. Doprowadził nas do Chrystusa, z jednej strony dając pewne granice, żeby naród żydowski się całkowicie nie poszedł w bałwochwalstwo i życie amoralne, ale z drugiej strony Bóg pokazał im, że nie są w stanie sami zachować tego prawa. Choć oni buńczucznie, bo Bóg ich pytał: słuchajcie, to jest moje prawo, poważna sprawa. Jeśli złamiecie to, spadnie na was przekleństwo. Jeśli złamiecie jedno przykazanie, spadnie na was przekleństwo. Jeśli będziecie wypełniać przykazania, będziecie się cieszyć błogosławieństwem. Czy przyjmujecie to prawo? Tak, krew tam nasza, na nasze dzieci i tak dalej, na pewno wszystko wypełnimy. Tak wykrzykiwali przed Bogiem, tam właśnie pod górą Synaj. Oczywiście była to nieprawda. Za chwilę potem każdy z nich doświadcza upadku i grzechu. I widzieli, że są za słabi, żeby podołać wymogom prawa. Człowiek sam z siebie, mając grzeszną naturę, nie jest w stanie wypełnić woli Bożej. Nawet tej tylko częściowo objawionej w prawie mojżeszowym. To była rola prawa, to symbolizuje właśnie Hagar, czyli górę Synaj w Arabii. Ale, i mówi, że dzisiejsze Jeruzalem, czyli Żydzi, w tym czasie żyjący pod prawem i składający ofiary za grzechy, które ciągle przypominają tylko grzechy, a nie mogą w żaden sposób zgładzić grzechów, to przeczytajcie sobie w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. Czyli góra Synaj i dzisiejsze, czyli ówczesne w czasach Jezusa, Jeruzalem, Jezusa i apostołów. To symbol niewoli prawa. Ale jest też coś nowego. 26 werset. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne. I tu ciekawa rzecz o Matce Boskiej. Dzisiaj mówiłem o tym w pomyśl dziś, bo wczoraj na to natrafiłem. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie opisane jest, że Kościół ma matkę. Tylko nie jest to Matka Boska. Jasno jest zdefiniowana. To jest Jerozolima, ta, która ma przyjść. Ta, która stąpi z nieba. To w Księdze Apokalipsy jest to opisane szczegółowo. To jest nasz dom w niebie. To jest dom od Boga. To jest Królestwo Jezusa Chrystusa, które ma nastąpić. To jest nasza Matka i tu możemy, tak jak i te kobiety symbolizują coś, wiemy, że nie chodzi o matkę, że my tam pijemy jej mleko i różne takie rzeczy dosłowne, tylko chodzi o przenośnie. To jest nasza ojczyzna. Tak należy rozumieć ten fragment. Tu ten ciekawy werset 27, raduj się niepłodna i tak dalej. No myślę, że każdy z nas, kto już trochę dłużej żyje z Chrystusem, ma na swoim koncie taką radość. Pamiętacie, mówiliśmy o tym ojcostwie duchowym, nie? To 19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Głoszenie komuś Ewangelii to jest taka radość, jakby się rodziło twoje dziecko, a nawet większa, mówi. Nie, bo wspaniała jest radość i tu cieszyliśmy się razem z Polonią, z grup biblijnych na East Coast, zresztą nie tylko, bo już lotem błyskawicy dzisiaj nie trzeba listów i po paru tygodniach tylko na fejsiku od razu wszystko już. Marku i Asiu, bardzo wam gratulujemy, że wasz czas się skończył oczekiwania. Teraz już przypomnijcie i wyszukane imiona, bo dwa są. Dawid Julian już jest z nami na ziemi. To jest oczywiście wielka radość i Biblia też mówi o takiej radości, kiedy brzemienna nagle zostaje uwolniona z tych już rozterek i widzi wreszcie swoje dziecko, zapomina o tym bólu. A tu jest mowa o jeszcze większej radości. Ta, która nie miała męża,
Czyli nie ma fizycznego dziecka. Tu jest oczywiście o kobietach, ale można to rozszerzyć na mężczyzn również. Jeśli jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa, to Bóg doprowadzi cię do tych, którzy Go szukają. I będziesz miał jeden pięciu, drugi jednego, trzeci stu, czwarty może tysiąc czy 10 tysięcy, nieważne. Ale doświadczysz właśnie tej radości rodzicielstwa, o której Paweł pisze wcześniej w swoim wydaniu w wersecie 4:19. Oczywiście dzieci, nawet te duchowe, mogą sprawiać problemy. O tym wie każdy rodzic dzieci fizycznych. No, apostoł Paweł też, mówiłem to, że w smutku przeżywa to, że ci ludzie poszli za jakimiś fałszywymi naukami. Końcówka tu jest kluczowa w tym naszym fragmencie, bo ona prowadzi do zastosowań. Mówi najpierw w 29 wersecie, że nie da się tych dwóch porządków połączyć. Wiecie, taki oszust duchowy, o którym mówimy od pewnego czasu w naszych programach Którędy do Nieba, ksiądz szóstak dominikanin, czyli to jest z tych takich, co najbardziej przekręcają Pismo Święte. Dwa są najgorsze zakony krętaczy, to są dominikanie i jezuici. Ten jest akurat z tego starszej odmiany jezuitów, czyli z dominikanów. I on twierdzi tym swoim zbałamuconym ludziom, że może być jednocześnie zbawienie tylko przez wiarę i przez wiarę i uczynki. To tak jakby było, że wchodzą tylko z zieloną kartą. Jest gdzieś, nie? Powiedzmy na mecz, czy gdzieś sobie wyobraźcie, tylko zielone bilety uprawniają do wejścia. Nie? Jest prawo. A drugi mówi, nie zielone, tylko też czerwone i białe i też bez biletów też można wchodzić. No to zaraz, o ten, który powiedział, że tylko zielone bilety uprawniają, się chyba pomylił, nie? No i teraz chcecie powiedzieć, że Bóg się pomylił? Mówiąc, że tylko przez wiarę jest usprawiedliwienie? Zobaczcie 2:16 na przykład. Z tego samego listu, to już studiowaliśmy, cofam się. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, a tylko przez wiarę. Widzicie? To co, Bóg się pomylił, czy ksiądz szóstak kłamie? Szóstak, przepraszam. Macie do wyboru. Albo Bóg się pomylił i wszystko jedno, w co wierzysz, i tak śmak, wszyscy i tak się znajdą w niebie. Albo jednak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł teraz pokazuje na podstawie tych dwóch porównań. Hagar, niewolnica, przymierze Starego Testamentu, przymierze z Mojżeszem i wiara w Jezusa, nowe przymierze, Nowy Testament. Mówi, lecz jak on dziś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz w ich życiu to się dzieje. Nie możesz połączyć tych dwóch porządków, które ze sobą są w stanie wojny i odpychają się nawzajem. Nie można ich zamknąć pod jednym dachem. Dlatego najpierw przypomina nakaz Starego Testamentu, lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. I teraz wniosek dla nas, wniosek dla Galacjan. Przeto bracia, nie jesteśmy, zobaczcie, teraz się utożsamia, nie? Bo najpierw zaczyna, powiedzcie mi wy, a teraz mówi bracia i nie jesteśmy. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz jesteśmy dziećmi wolnej. Dlaczego? 5:1 jest tym punktem końcowym i kulminacyjnym. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Zobaczcie, to jest mandat. Misja. Dlatego apostoł Paweł mówił, pamiętacie, jak przyszli fałszywi bracia, którzy chcieli naszą wolność wyszpiegować? Mówi, ani na chwilę się im nie poddałem, ani się nie cofnąłem. Dlaczego? Po co? Pamiętacie 2 rozdział? Zobaczcie. 5. Aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. To jest misja. Cały czas musimy pamiętać o tym, że tych dwóch porządków nie da się połączyć. Ani w naszym życiu, w naszym umyśle nie możemy dopuścić, żeby się zagnieździła myśl, że możemy przypodobać się Bogu przez nasze uczynki w jakikolwiek sposób.
czy jakimiś sakramentami, czy jakimiś tymi szamanów, ofiarami, czy czymkolwiek innym. Tu nasz widz ze Szwajcarii, Lechończak, Grzegorz, na jego fejsika zapraszam. Tam znajdziecie takie ciekawe opowiastki o szamanach. To polecam, to nie będziemy puszczać, bo to już hardcore jest. Ani w swojej głowie nie możesz dopuścić, żebyś żył w niewoli prawa, czy w myśleniu, że twoje uczynki cię przybliżą do Boga albo sprawią, że On cię bardziej przybliży do ciebie. Że On cię bardziej zaakceptuje, że będziesz lepszym synem, czy coś takiego. Ani też w naszym świadectwie nie może być domieszki nawet fałszu, fałszywej Ewangelii, czyli że zbawienie jest wiara plus uczynki, sakramenty, wytrwanie, pielgrzymka do Ziemi Świętej. Nie, do Ziemi Świętej lepiej. Do Rzymu. O, tam odpusty spadają z nieba, jak kiełbasa normalnie. Nie, jak manna, bo to koszerna. Chrystus wyzwolił was, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Chrześcijanin może to zrobić. Może zacząć znowu żyć tak, jakby był pod prawem. Może zacząć myśleć o Bogu jako takim sklepikarzu, który mu będzie dawał łaskę po łasce w zamian za różne rzeczy, które będziesz robił. W takim najbardziej szkaradny styl, to część na przykład kaznodziei zielonoświątkowych, ale pewnie i nie tylko, mówi: daj Bogu $100, a otrzymasz 1000! Karamba! Sam słyszałem, mam nagrania, mogę wam kiedyś zaprezentować, ale to horror to. Z takich zielonoświątkowych kucypałów, chyba w Budapeszcie to się odbywało, tysiące ludzi, no i właśnie jacyś tacy przyjechali, hochsztaplerzy, którzy tak robili ludzi w bambuko. Otwórzcie sobie na zakończenie list do Efezjan. Pierwszy rozdział, werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz czytajcie z uwagą. Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Chrystusie masz wszystko. Niczego ci nie brakuje. Nie musisz na nic zapracować, jeśli chodzi o łaskę Boga i Jego błogosławieństwa. Tu. Proste jak 2 razy 2. Albo przez zasługi prawa, to symbolizuje Hagar i niewolnictwo, albo przez łaskę okazaną w Jezusie Chrystusie. Wybieraj. W tych dwóch porządkach razem nie możesz żyć. Dzięki. Może są jakieś pytania, głosy? Casa Pueblo. Stąd też oba narody powstałe z Izaaka i Ismaela mają kosę non-stop, stąd nigdy nie będzie pokoju między Żydami i Arabami. No, wszystko się zgadza, tylko nie nigdy. Jak Jezus wróci, zrobi pokój. Zrobi porządek nawet i tu, chociaż po ludzku żadne próby się nie udadzą niestety. Kto jeszcze ma jakąś myśl? Jeszcze Rafał Bąk. Znów mamy opis narodzenia się na nowo, ale uszczególniono, że na podstawie obietnicy wtedy wobec Abrahama, a dziś wobec wszystkich wyznawców Jezusa. Widać, im też trzeba na każdym kroku to tłumaczyć. Dzięki, Rafał, za to dostrzeżenie tego ważnego szczegółu. Nie? Tam najpierw była obietnica, potem narodzenie. Teraz dokładnie jest tak samo. Jezus mówi, jeśli się nie narodzicie na nowo, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A potem ten sam Jezus w Księdze Apokalipsy mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2 rozdziale 5:17 mówi: jeśli kto w Chrystusie, nowym stworzeniem. Także
Zaproszenie jest dzisiaj czynne. Dzisiaj Jezus chce wejść do twojego serca. Jeśli już wszedł, chce się tam rozgościć, tak jak apostoł Paweł mówił w 19, aby Chrystus ukształtował się w was. To jest zadanie wzrostu chrześcijańskiego. To jest zadanie, które Bóg zamierzył, żeby się zrealizowało we wspólnocie Kościoła i jego uczniów. Czy jeszcze? Julianna Gorys, jak byłam dzisiaj na rowerze, to słuchałam listu do Galacjan i usłyszałam, że jestem potomkiem Abrahama, bo jestem wolna w Jezusie Chrystusie. Amen. Bogu dzięki. Amen. To jest coś niezwykłego, jeśli to poczucie wolności, znaczy to nie chodzi tylko o poczucie, bo to bardziej chodzi o świadomość, o uświadomienie sobie tego, że już nic nie muszę robić, żeby Bóg mnie przyjął. Że wszelkie duchowe błogosławieństwo, które Bóg zamierzył tu na ziemi dla nas, zostało mi już dane w Chrystusie. To naprawdę może zwalić z roweru, także uważaj tam, Julianna, za szybko nie jedź, bo jak cię trafi taka myśl, to możesz zapomnieć, jak to się mówi, o tym niebożym świecie. Czy jeszcze? Jeszcze Sunday Driver. Poradźcie, jak zachęcić niewierzących członków rodziny do Biblii. No, to zawsze się to powtarza. Rzeczywiście żyjemy w czasach, gdzie ludzie z różnych powodów lekceważą Biblię. Myślę, że podstawowym powodem, oprócz duchowego powodu, że ludzie po prostu kochają zło. No to wiesz, jak ktoś kocha zło, no to on będzie szedł za swoją miłością i tu mu nie za bardzo co pomoże, nie? Dopóki gdzieś nie zderzy się ze ścianą, nie przeżyje jakiejś tragedii. To nawet psychologia współczesna, tu profesor Dąbrowski właśnie tak widział rozwój duchowy, że kiedy się ludzie zmieniają, kiedy się zderzą ze ścianą. To jest rozwój przez kryzys. Dopiero kiedy, że tak powiem, padniesz na twarz, na glebę, tak jak apostoł Paweł w drodze do Damaszku, dopiero wtedy masz szansę się pozbierać i pójść w górę, nie? Także to się nazywa dezintegracja pozytywna chyba, tak? No to takie tam, wiecie, próby nazwania rzeczywistości duchowej językiem współczesnej psychologii, ale na drugim miejscu, zaraz po tym duchowym powodzie, że ludzie po prostu kochają ciemność i dlatego wybierają zło, dałbym materialistyczną edukację negującą to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli tak zwaną już nieaktualną, fałszywą teorię ewolucji Darwina. Jeśli byście chcieli więcej na ten temat się czegoś dowiedzieć, to oczywiście mamy dużo materiałów na naszej stronie, artykułów, książek, wydaliśmy tam też w PDF-ach, są chyba na naszym sklepiku, są też wykłady profesora Mortensena z Answers in Genesis właśnie, już po polsku, można to wszystko sobie znaleźć. A najbliższy czwartek, to już naprawdę gratka. Międzynarodowa konferencja z Erikiem Hovindem, tym, który stoi za powstaniem filmu Genesis, Raj Utracony, o którym często mówię, który też można już sobie obejrzeć na Vimeo, na stronie Idź Pod Prąd. Są namiary, jak to zrobić, to trzeba tam kupić, nie wiem, 8 czy 9 zł kosztuje wypożyczenie tego filmu. I Erik Hovind będzie już w czwartek wieczór i przez następne dni naszym gościem. Jeśli chcesz, no to jeszcze tak już, że tak powiem, rzutem na taśmę, ale spróbuj się zgłosić do nas. Jaki, Kasiu, kontakt? zjazd.chrześcijan@idźpodprąd.pl. Także proszę jeszcze się tutaj zapisywać. To jest impreza zamknięta. Pewnie kiedyś później będą jakieś materiały z tej konferencji, ale zachęcam do uczestnictwa na żywo. Człowiek, który zrozumie, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma fundament do tego, żeby zadać pytanie: no to Boże, co teraz? No i wtedy możesz mu dać Biblię. No to teraz masz list od Boga, co dalej? I znajdzie. Modlimy się? Ktoś by chciał się pomodlić na koniec? Radek, dobrze. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą wolność, jaką
nam dałeś w Chrystusie i chwała Ci Boże, że możemy żyć teraz tą perspektywą, że już na wieki będziemy z Tobą, ale też oczekiwać z radością, Panie Jezu, Twojego powrotu i też kiedyś wspólnego mieszkania w Nowym Jeruzalem. Też chwała Ci Boże za to, za Twoje słowo, że one są objawione i możemy czerpać z niego prawdę, informację tego, co nas czeka, kim jesteśmy i też to, że Ty cały czas jesteś z nami, prowadzisz nas i kochasz nas. Chwała Ci Boże. Amen. Amen. Do zobaczenia. Miejcie spokojną noc, bezpieczną, bo wiem, że część z Was gdzieś albo jest w pracy na bardzo niebezpiecznych, newralgicznych jakichś odcinkach, czy to lekarze, policjanci, strażacy, kierowcy autobusów. Będziemy się też o Was modlić i mamy nadzieję spotkać się z Wami jutro od rana, pomyśl dziś, no gdzieś około 6 rano, no i później różne programy z naszym głównym programem o 13:00. No a naszym, mówię o tej społeczności, która się stworzyła tutaj nad Biblią w czasie zarazy, o 20:30. Do zobaczenia.